mroku historii. W roku 1799 trzech myśliwych schwytało w południowej Francji dzikie dziecko. Było brudne, nagie i przestraszone. Nie miało więcej niż 10 lat. Mieszkało samotnie w lesie. Żywiło się tym, co znalazło lub upolowało. Jego ciało pokrywały liczne blizny oraz rany. Znaczna ich część wydawała się być zadana ludzką ręką. Zamiast mówić, chłopiec warczał niczym zwierzę. Swoim wyglądem budził zarówno przerażenie, jak i ciekawość miejscowej ludności. Został zapamiętany jako Victor z Aveyron. Wielu ówczesnych pedagogów i psychiatrów zastanawiało się, czy dzikie dziecko może zostać skutecznie ucywilizowane. Chłopca badali najlepsi specjaliści. Przez kilka lat próbowano uczynić z dzikusa pełnoprawnego członka społeczeństwa. Okazało się to znacznie trudniejsze niż początkowo sądzono. Schwytany w roku 1799 francuski chłopiec uważany jest dziś za ostatni potwierdzony przypadek odnalezienia dzikiego dziecka w Europie. Czy jednak rzeczywiście Wiktor był dzikusem wychowanym samotnie wśród zwierząt, z dala od ludzi? A może tylko niepełnosprawnym intelektualnie chłopcem pozostawionym przez rodziców w lesie na pewną śmierć, krótko przed jego odnalezieniem? Dzikie dziecko. Historia Wiktora z Aveyron. Dzikie dzieci, zwane też czasami dziećmi wilczymi, znane są dziś z literatury, filmów i legend. Egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta, znajdowane były w najdalszych zakątkach świata. Łączył ich strach przed ludźmi, nieumiejętność mówienia oraz brak norm społecznych. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się tajemniczego dziecka we francuskim departamencie Tarn w dzisiejszym regionie Oksytanii miały miejsce na początku 1797 roku. Właśnie wtedy mieszkańcy miejscowości Lacun zetknęli się z dziwnie wyglądającym nagim chłopcem. Nie miał więcej niż 10 lat. Był brudny i przestraszony. Jego całe ciało pokrywały liczne blizny, które w większości wyglądały na dawno wygojone. Kiedy lokalni chłopi próbowali nawiązać z nim kontakt, chłopiec w panice uciekł przed nimi do lasu. Pojawienie się tajemniczego gościa rozbudziło wielką ciekawość mężczyzn. Próbowali pobiec za nim, lecz przybysz szybko zgubił pościg wśród leśnych gęstwin. Do tej pory nikt w tym regionie nie widział niczego podobnego. Gdy kilka dni później chłopiec pojawił się ponownie, postanowiono przyjrzeć mu się dokładniej. Nie wychodząc ze swoich chałup, ludzie z przejęciem patrzyli przez okna, jak dzikus podkrada się pod ich zagrody. Grzebał w śmieciach i odpadkach. Wyciągał z nich żołędzie oraz korzenie roślin, po czym łapczywie je zjadał. Był przy tym bardzo płochliwy. Wystarczyło szczeknięcie psa, aby leśny gość zerwał się na równe nogi i uciekł tam, skąd przyszedł. Wrócił po tygodniu. Tym razem mieszkańcom Lacun udało się schwytać dzikusa. Postanowiono zamknąć chłopca w stodole i wezwać władze departamentu. Zanim ktokolwiek zdążył przyjechać i obejrzeć niecodzienną zdobycz, dzikie dziecko uciekło. Przez ponad rok nikt go więcej nie widział. 25 lipca 1799 roku trzech mężczyzn wybrało się na polowanie. Myśliwi przeczesywali okoliczny las w poszukiwaniu łownej zwierzyny. Nagle zauważyli, jak gęste krzaki zaczęły się samoistnie poruszać. Po chwili wyszło z nich brudne i zarośnięte dziecko. Poruszało się na czworakach. Psy myśliwskie zaczęły głośno ujadać. Nagle ruszyły ku niemu. Przestraszony dzikus, uciekając, wdrapał się na najbliższe drzewo. Myśliwi postanowili go stamtąd ściągnąć. Byli przekonani, że chłopiec oddalił się od swojej rodziny podczas przemierzania leśnych ścieżek i zaginął w głuszy. W gęstych lasach francuskiego masywu centralnego takie przypadki nie należały do rzadkości.
Brudny chłopiec stawiał tak wielki opór, że mężczyźni musieli go związać. Po przyprowadzeniu do Lakun nikt nie wiedział jednak, co z nim zrobić. Tymczasowo przydzielono go pod opiekę miejscowej wdowy. Kobieta postanowiła zaopiekować się tajemniczym gościem. Obiecała dać mu schronienie do czasu pojawienia się lokalnych władz, które obiecały przybyć do miasteczka za 10 dni. Wdowa umyła i ubrała chłopca. Próbowała go też nakarmić. Początkowo nieufny i wystraszony w końcu zaczął jeść. Jednak spożywał wyłącznie warzywa. Uparcie odmawiał zjedzenia mięsa. Nie chciał go nawet dotknąć. Kiedy znalazł surowe ziemniaki, zaczął wrzucać je do ognia w kominku. Gdy już się upiekły, za pomocą patyka wyjmował je i zjadał ze smakiem. Dziecko nie reagowało na żadne komendy. Ani słowa, ani gesty kobiety nie wywoływały u niego żadnej reakcji. Chłopiec w ogóle nie mówił. Jedynymi dźwiękami, jakie z siebie wydawał, było przeraźliwe, niemal zwierzęce wycie i warczenie. Przez te odgłosy zaczęto go nazywać wilczym dzieckiem. Po kilku spokojnych dniach stał się nagle nerwowy i agresywny. 2 dni przed zapowiadanym przybyciem przedstawiciela władz udało mu się wymknąć z chałupy i uciec do lasu. Tym razem był jednak czysty, ostrzyżony i miał na sobie ubranie. W pobliskim lesie spędził całą następną zimę. Coraz częściej widywany był jednak w kilku lokalnych wioskach. Przychodził głównie w nocy, aby podkradać jedzenie. Wieśniacy niemal zawsze przeganiali go psami. Czasami bito go kijami lub rzucano w niego kamieniami. Nikt nie chciał mieć w swojej wiosce obcego darmozjada. Nawet jeśli było to tylko dziecko. 8 stycznia 1800 roku wilcze dziecko pojawiło się w miasteczku Saint-Cernin-sur-Ons w sąsiednim departamencie Aveyron. Miał na sobie jedynie strzępy starej koszuli. Tylko to zostało chłopcu z kompletnego ubrania, które kilka miesięcy wcześniej otrzymał od wdowy z Lacun. Zakradł się do zagrody farbiarza Vidala Daye, który tak opisał swojego nieproszonego gościa. Nie mówi kompletnie nic. Zamiast tego warczy jak pies. Wszystkie gesty wykonuje dość chaotycznie. Chodzi na czworakach. Przed mięsem ucieka, żywi się tylko roślinami. Jest to owłosiony, niemy i jak sądzę głuchy. Dzień później po chłopca zgłosił się Jacques Coston Saint-Estève, prefekt miasta Saint-Afrique. Człowiek ten był jednocześnie dyrektorem miejscowego sierocińca dla dzieci głuchoniemych. To dlatego przypadek nieznanego z imienia dziecka wydał mu się niezwykle interesujący. Zanim chłopiec trafił do jego placówki, urzędnik przez cały dzień bacznie mu się przyglądał. Zauważyłem, że z przyjemnością ogrzewa się przy ognisku. Nie odpowiada na żadne pytania, ani za pomocą głosu, ani jakichkolwiek gestów. Z ufnością jednak poddaje się drobnym pieszczotom, takim jak głaskanie i przytulanie. Gdy podałem mu ziemniaki, wrzucił je do ognia. Gotowanego lub surowego mięsa nie chciał. Odrzucał też chleb żytni i pszenny, jabłka, gruszki, winogrona, orzechy, kasztany, żołędzie, pasternak, pomarańcze. Wszystko to dokładnie wąchał, do ust jednak nie wziął. Zjadł wyłącznie ziemniaki, które wyciągał z ognia na wpół upieczone. Na wszelki ból reagował dziwnym płaczem. Nie był jednak przy tym żałosny. Pił wyłącznie wodę. Gdy podano mu dzban z winem, zareagował nerwowo, uciekając w drugi koniec izby. Coston Saint-Estève miał wielkie trudności z przywołaniem go do siebie. Pomocne okazały się dopiero żołędzie, które wysypano na podłogę. Chłopiec podszedł do nich, pozbierał i przez cały wieczór trzymał je w swoich dłoniach. Urzędnik był coraz bardziej zaniepokojony tym, co widział. Wygląd jego przyrównać można wyłącznie do obrazu absolutnej nędzy. Zachowaniem swoim utwierdził mnie w przekonaniu, że od najwcześniejszego dzieciństwa żył w lesie. Z dala od wszelkich ludzi, nie przywykły do jakichkolwiek społecznych potrzeb i nawyków. W sierocińcu chłopiec przebywał blisko miesiąc. W pierwszych dniach lutego urzędnik postanowił zainteresować władze centralne badanym przez siebie przypadkiem. W tym celu wysłał swój uzupełniony raport do komisarza miasta Rodez, administracyjnej stolicy departamentu Aveyron. W raporcie tym napisał: mamy w swoim hospicjum nieznanego nikomu obywatela,
Dziecko w wieku być może od 10 do 12 lat. Wydaje się być głuche i umysłowo upośledzone od urodzenia. Jego zmysły nie są podobne zmysłom ludzkim. W swoich nawykach przedstawia coś niezwykłego. Coś, co przybliża go bardziej do dzikusa niż do człowieka. Pod każdym względem ta nieszczęśliwa istota wymaga wielkiej troski. Będąc u was przebadanym, być może zwróci uwagę jakiegoś filantropa. Poinformowałem nasz rząd, że dziecko powinno zostać oddane w ręce słynnego i szanowanego pana Sicard, będącego w Paryżu wybitnym nauczycielem ludzi głuchoniemych. Wilcze dziecko zostało przewiezione do Rodez 4 lutego 1800 roku. Trafiło pod opiekę lekarza psychiatry. Doktor Philip Pinel nie był jednak specjalnie zainteresowany dziwnie zachowującym się chłopcem, z którym nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Nie miał też tyle cierpliwości, co poprzedni opiekun dziecka. Swojego pacjenta traktował oschle i nieprzyjemnie. Gdy próbował siłą wymusić posłuszeństwo, został przez chłopca dotkliwie pogryziony. Po wstępnych badaniach doktor postawił swoją diagnozę. Według niego przypadek dzikiego dziecka nie był zbyt interesujący pod względem medycznym. Badanego pacjenta uważał za zwykłą osobę umysłowo chorą od urodzenia. Z taką diagnozą dziecko zostało wkrótce odesłane do Paryża. Tam czekał już na niego wspomniany w raporcie pan Sicard. Francuski filolog i duchowny, odkąd tylko przeczytał raport, nie podzielał zdania psychiatry z Rodez. Nie mógł się doczekać chwili, kiedy dziki chłopiec zostanie do niego przywieziony. Chciał mu się przyjrzeć jak najszybciej. Chłopiec w asyście dwóch opiekunów wyruszył do Paryża. W trakcie podróży zachorował na ospę. Wszelkie próby podania mu lekarstw kończyły się niepowodzeniem. Mimo to chłopiec całkowicie wyzdrowiał, zanim dotarł na miejsce. 58-letni Rocambroise Coucouron Sicard był członkiem Akademii Francuskiej oraz kawalerem Legii Honorowej i pionierem nauczania osób głuchoniemych. Jako dyrektor Narodowego Instytutu Głuchej Młodzieży w Paryżu szybko zainteresował się przypadkiem opisanym w raporcie. Z racji swoich obowiązków nie miał jednak czasu, aby osobiście poddać pacjenta badaniom i obserwacji. Zadanie to powierzył jednemu ze swoich przyjaciół. Pierre-Joseph Bonnater był prekursorem historii naturalnej i jednym z najlepszych francuskich botaników. Mimo swojego sceptycyzmu co do dzikości pacjenta, zgodził się go zbadać. Do Paryża przybył 6 sierpnia 1800 roku i od razu zabrał się do pracy. Zaczął od bardzo wnikliwej obserwacji klinicznej. Wzrost chłopca oszacował na 136 cm. Ze szczegółami opisał też wszystkie zauważone blizny. Po kilku tygodniach napisał obszerną pracę zatytułowaną Nota historyczna na temat dzikusa z Aveyron. Wyraził w niej swoje wątpliwości co do hipotezy mówiącej, że pacjent wychował się w leśnej dziczy. Szybko zauważył, że ze wszystkich podawanych mu potraw chłopiec wybierał głównie ziemniaki, które wrzucał do ognia w kominku. Próbowano mnie przekonać, że je wyłącznie korzenie, surowe warzywa i wszystko, co znajdzie w lesie. On jednak woli potrawy ciepłe i ugotowane. Spożywa tylko te, które dziko w lesie nie rosną. Bonnater zwrócił też uwagę, że choć chłopiec nie wiedział, jak rozpalić ogień, to jednak nie bał się płomieni. Według profesora, osoba dzika i wychowana w lesie powinna w ogniu widzieć zagrożenie, a co za tym idzie, uciekać przed nim. Stan fizyczny pacjenta także nie odpowiadał takiemu, jaki powinna prezentować osoba wychowana i żyjąca dziko. Jego skóra jest zbyt biała i zbyt czysta, a ta na stopach zbyt cienka jak na kogoś, kto chodził na bosaka. Duża powierzchnia ciała pokryta bliznami. Większość z nich wydaje się być śladami po celowym przypalaniu. Wielka blizna poprzeczna w okolicy krtani, szeroka na 41 mm. Prawdopodobnie spowodowana użyciem ostrego narzędzia. Bonnater stanowczo wykluczył wypadek. Przypuszczał, że ta blizna była efektem celowego działania. Nie potrafił tylko odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy zadał taką ranę dziecku. Zaryzykował jednak twierdzenie, że zadano ją prawdopodobnie z myślą pozbawienia życia.
Swoje wnioski profesor zakończył własną hipotezą. Mówiła ona, że chłopiec na pewno nie spędził w lesie całego swojego dzieciństwa. Według niego ktoś, być może rodzice, porzucili chłopca w lesie, kiedy stwierdzili, że nie rozwija się on prawidłowo. Rana na szyi miała być dowodem na próbę pozbawienia go życia. Jakimś cudem chłopiec jednak przeżył. Brak mowy profesor tłumaczył ową raną, która nieodwracalnie uszkodziła dziecku krtań. Blizny po oparzeniach również miały być spowodowane przez ludzi. Być może przez rodziców, którzy przed porzuceniem maltretowali dziecko, aby wymusić na nim oczekiwane zachowania. Lub przez wieśniaków, chcących ogniem odstraszyć nieproszonego gościa, przychodzącego pod ich zagrody w celu zdobycia pożywienia. Osobiście analizowałem opisy innych dzikich ludzi, których przypadków na całym świecie opisano już wiele, począwszy od wieku XIV. Na ich podstawie uważam, że badany przeze mnie osobnik nie wykazuje żadnych zdolności do samodzielnego przetrwania. Nie zna bowiem nawet najbardziej podstawowych odruchów obronnych na wypadek ataku ludzi lub zwierząt. Nie umie uderzać kijem ani rzucać kamieniami w określonym kierunku. Nie boi się ognia, za to ucieka przed wodą, co stoi w sprzeczności z innymi opisanymi dzikusami. Należy uznać wspomnianego osobnika na pewno za autentycznego męczennika, który wycierpiał wiele, ale nie za prawdziwe dzikie dziecko. Profesor zakończył swój opis jednoznacznym wnioskiem. Chłopiec nie mógł zostać porzucony w lesie przez rodziców wcześniej niż rok przed pierwszym jego pojawieniem się w departamencie Tarn, czyli na początku 1797 roku. Jednocześnie wyraził wielkie zdziwienie, że dziecko mogło samotnie przeżyć tak długi okres z dala od innych ludzi. Dyrektor Paryskiego Instytutu dla Osób Głuchoniemych uznał te badania za niezwykle wartościowe. Zgodził się z przedstawionymi przez profesora wnioskami. Zastanawiał się, czy tajemniczy pacjent z Aveyron jest zdolny do resocjalizacji i bycia pełnoprawnym członkiem francuskiej społeczności. Był tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. W tym celu pod koniec 1800 roku wezwał najmłodszego wykładowcę i nauczyciela w prowadzonym przez siebie instytucie. 26-letni Jean Itard był lekarzem i pedagogiem. Cieszył się wielkim zaufaniem swoich przełożonych. W pracy z głuchymi dziećmi odnosił oszałamiające sukcesy, które często przewyższały wyniki osiągane przez doświadczonych profesorów. Praca z przywiezionym z południa kraju dzikim dzieckiem była dla niego wielką szansą na zdobycie międzynarodowego uznania. Zadanie postawione przed nim było jednak bardzo trudne – ucywilizować dzikie dziecko i przywrócić je społeczeństwu. Nikomu przed Itardem się to nie udało. Młody pedagog otrzymał do swojej dyspozycji kilka pomieszczeń gospodarczych mieszczących się na strychu Paryskiego Instytutu. Mógł je przerobić i umeblować według własnego uznania. Dyrektor Instytutu dostarczył niezbędny sprzęt. Wszystko było gotowe w pierwszych dniach roku 1801. Pod koniec stycznia wprowadził się tam Jean Itard. Razem z nim zamieszkał chłopiec z Aveyron. Nowy opiekun wilczego dziecka osobiście wybrał dla niego imię. Od tego momentu dzikus stał się Wiktorem. Od pierwszych dni pracy z Wiktorem lekarz prowadził swój dziennik, który zamierzał opublikować po zakończeniu tego społecznego eksperymentu. Pełen zapału i nadziei na sukces, bardzo obrazowo określił w nim swojego podopiecznego. Chłopiec jest jak cudowne ostrze z najlepszej stali. Chwilowo jednak pokryte grubą warstwą brudnej rdzy. Należy pozbyć się tego tlenku, aby wydobyć spod niego to, co najlepsze. Usunięcie rdzy spowoduje, że ostrze ponownie zabłyszczy i będzie się nadawało do użycia. Itard oszacował datę urodzenia Wiktora na rok 1789, co czyniło z niego 12-latka. W pierwszej kolejności pedagog pracował nad jego zdrowiem fizycznym, ponieważ chłopiec był skrajnie wychudzony. Bez przerwy wydawał się myśleć o zaspokojeniu swojego głodu. Jadł coraz więcej, a jego dieta była coraz bardziej urozmaicona. Bardzo lubił owoce i warzywa. Po raz pierwszy Wiktor zaczął jeść nawet mięso, zarówno gotowane, jak i surowe. Odrzucał jednak podawany mu cukier i wszelkie słodkie potrawy.
Odmawiał również spożycia jakiegokolwiek alkoholu. Przyzwyczaił się za to do mleka. Początkowa nieufność chłopca szybko przerodziła się w akceptację dla wszystkich pomysłów wprowadzonych w życie przez jego opiekuna. Dzięki cierpliwej pracy Itarda w ciągu następnego roku Wiktor przestał traktować własne odbicie w lustrze jak coś realnego. Nie reagował już strachem na głośne dźwięki. Przyzwyczaił się także do noszenia ubrań, które do tej pory systematycznie rozrywał na sobie. Szybko rósł, a po jakimś czasie Itard zauważył u chłopca wyraźną nadwagę. Gdy stan fizyczny Wiktora poprawił się, pedagog postanowił zmienić mu otoczenie. W roku 1802 oboje przenieśli się do prywatnego domu Itarda w Paryżu. Mijały kolejne miesiące. Itardowi w pracy pomagała guwernantka, pani Guérin. Wiktor tak bardzo przyzwyczaił się do obecności starszej pani, że wkrótce nie chciał usypiać bez jej obecności. Bezdzietna kobieta wszystkie swoje uczucia przelewała na nastolatka. Ich silną więź Itard próbował wykorzystać w terapii Wiktora, który wkrótce zaczął opuszczać dom w towarzystwie swojej opiekunki. Kobieta zabierała chłopca na coraz dłuższe spacery. Wiktor trzymał się blisko niej. Nie uciekał i nie sprawiał żadnych problemów. Uśmiechał się, gdy słyszał śpiew ptaków lub graną w oddali muzykę. Nikt z Paryżan nie miał pojęcia, że ten ostrzyżony i dobrze ubrany nastolatek jeszcze kilka lat temu był dzikusem, że żył samotnie w lesie, gdzieś na południu Francji. Chłopiec z czasem nauczył się rozpoznawać kolory i kształty. Zaczął też reagować na proste komendy wydawane przez opiekunów. Rozpoznawał zapisane na kartce papieru cyfry, które pokazywał odpowiednią ilością uniesionych w górę palców. Wciąż jednak nie mówił. Nawet najprostszych słów, co było wielkim zmartwieniem lekarza. Swoje pierwsze obserwacje Itard opublikował w pracy zatytułowanej Wspomnienie i raport o Wiktorze z Aveyron. Wydawało się, że przełom w nauce Wiktora nastąpił w roku 1803. Itard próbował wtedy uczyć chłopca pojedynczych wyrazów. Zauważył, że chłopiec często powtarza dźwięk przypominający francuskie słowo u, czyli woda. Od tego momentu postanowił zmusić Wiktora do określonego zachowania. Chciał, aby Wiktor, czując pragnienie, prosił o wodę, wypowiadając właśnie to słowo. Nauka nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu. Co ciekawe, Wiktor wkrótce zaczął wydawać z siebie dźwięk podobny do francuskiego słowa le, czyli mleko. Tym razem Itard odniósł sukces. Niemal zawsze, kiedy Wiktor miał ochotę na mleko, podchodził do opiekuna, wypowiadając odpowiednie słowo. Kolejne postępy miały być tylko kwestią czasu. Tym bardziej, że chłopiec nauczył się układać ten wyraz z porozrzucanych na stole liter. Robił to jednak na swój własny sposób. Gdy czuł pragnienie, podchodził do biurka i ze sterty liter składał wyraz mleko, ale ułożony od końca. Niedługo później Wiktor nauczył się kolejnego zwrotu. Tak przynajmniej twierdził Itard. Za każdym razem, gdy jego podopieczny był z jakiegoś powodu niezadowolony, wydawał z siebie głośny dźwięk, brzmiący mniej więcej jak udu. Pedagog zinterpretował to jako francuskie wyrażenie udiu, czyli o Boże. Czy był to tylko zbieg okoliczności? Itard wierzył, że nie i z jeszcze większym zapałem zabrał się do kontynuowania pracy. Tymczasem mijały kolejne miesiące, a dalsze postępy były znacznie mniejsze niż życzyłby sobie tego Jean Itard. Pedagog był tym faktem bardzo rozczarowany. W swoim dzienniku zapisał: zauważyłem, że Wiktor używa odmiennych dźwięków, aby wyrazić różne uczucia. Gniew, smutek, niechęć, pogarda, szczęście brzmią inaczej w jego gardle. Nie są to jednak konkretne słowa, tylko nieokreślone dźwięki o różnych intonacjach. Nauczyłem się je rozróżniać. Jednak wydawanym przez niego dźwiękom nie towarzyszą żadne ruchy jego twarzy lub ust, zupełnie jakby ktoś stał za nim i wydawał te odgłosy zamiast niego. W roku 1806 Jean Itard nie miał już w sobie tyle entuzjazmu, co 5 lat wcześniej. Co prawda Wiktor z wyglądu nie różnił się od swoich rówieśników, ale przy bliższej obserwacji wciąż wykazywał postawę aspołeczną. Spokojnie zachowywał się wyłącznie przy opiekunach, których znał.
Choć miał już 17 lat, na innych ludzi wciąż reagował albo strachem, albo agresją. Podczas spacerów ulicami Paryża atakował bawiące się dzieci. Po tym jak w trakcie jednego z wyjść Wiktor pobiegł za bezpańskim psem i przez 2 dni w ogóle się nie pojawił, Itard zmuszony był przywiązywać chłopca do siebie mocnym sznurkiem. Jednak widok nastolatka prowadzonego na smyczy wzbudzał tak wielkie oburzenie przechodniów, że szybko zaprzestano jakichkolwiek spacerów w ciągu dnia. Niespodziewanie Wiktor przestał robić jakiekolwiek postępy w nauce prostych czynności. Nie reagował już na słowa i komendy, które znał. Niszczył zabawki, którymi do tej pory z wielką przyjemnością się bawił. Zaczął się także wzbraniać przed przytulaniem i głaskaniem. Zarówno Jean Itard, jak i pani Guérin zaczęli mieć wielkie problemy z dotarciem do chłopca. Wiktor coraz bardziej zamykał się w sobie i pogrążał w apatii. Wojny prowadzone przez Napoleona Bonaparte, który 2 lata wcześniej ogłosił się cesarzem Francuzów, odbiły się finansowo na instytucjach państwowych. W tym na Narodowym Instytucie Głuchej Młodzieży w Paryżu, który mimo kłopotów wciąż opłacał terapię Wiktora. Szukający oszczędności dyrektor Sicard zaczął się wkrótce niecierpliwić brakiem dalszych postępów w resocjalizacji dzikiego dziecka z Aveyron. Gdy w jednym ze swoich sprawozdań Itard przyznał otwarcie, że nie tylko brak jest nowych postępów, ale zaczął się zauważalny regres, dyrektor instytutu postawił ultimatum. Albo Itard w ciągu roku zakończy terapię i chłopiec będzie mógł stać się pełnoprawnym członkiem francuskiego społeczeństwa, albo instytut zakończy finansowanie bezowocnego eksperymentu społecznego. 32-letni Jean Itard był załamany. Liczył przecież na życiowy sukces. Jego nazwisko miało być wymieniane wśród najwybitniejszych XIX-wiecznych lekarzy i nauczycieli. Miał stać się prekursorem w przywracaniu społeczeństwu jednostek całkowicie aspołecznych. Z dzikusa miał zrobić człowieka. Tymczasem zmuszony został przyznać się do porażki. I to największej w jego życiu. Po 5 latach terapii, jedynymi czynnościami, jakie Wiktor wykonywał samodzielnie, było jedzenie za pomocą łyżki oraz nalewanie mleka z dzbanka do kubka. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Itarda, chłopiec nie nauczył się mówić. Nie czytał i nie pisał. Nie ubierał się samodzielnie. Jeden z odwiedzających Itarda profesorów z instytutu stwierdził wprost: więcej sztuczek można było nauczyć starego psa, niźli tego dzikusa, który tylko z wyglądu przypominał człowieka. Z zewnątrz może i chłopiec, w środku jednak wilk w najczystszej postaci. W połowie 1806 roku Jean Itard zakończył terapię Wiktora z Aveyron. Kilka tygodni później opublikował dzieło, w którym szczegółowo opisał przypadek dzikiego dziecka. W większości był to przedruk jego pracy wydanej 4 lata wcześniej. Całość wzbogacił o rozdział opisujący terapię prowadzoną w latach 1803-1805. Skupił się w nim wyłącznie na sukcesach odniesionych w pracy z Wiktorem. Jean Itard, nie mogąc znieść poczucia klęski, nie poświęcił ani słowa na temat niepowodzenia, jakim ten eksperyment się zakończył. Co ciekawe, wydawca już w samym tytule dzieła dopuścił się pomyłki, wskazując, że dzikie dziecko zostało schwytane w roku 1798. W rzeczywistości miało to miejsce rok później. Pedagog i nauczyciel Wiktora długo nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem. Poczucie bezsilności nie opuszczało go przez następne lata. W roku 1807 napisał: jest wokół mnie głęboki mrok, który opada również na mojego ucznia. Nie dane jest mi zapomnieć, ileż to razy w trakcie naszych lekcji bezskutecznie walczyłem z kolejnymi trudnościami, nie widząc możliwości przezwyciężenia ich. Wciąż jestem pogrążony w poczuciu bezsilności i bezradności, mojej i jego. Daremność moich wysiłków przeciw jego łzom, gdy je wylewał, próbując na moje polecenie robić rzeczy, których nie mógł zrozumieć. Nikt nie wiedział, co zrobić z Wiktorem po zakończonej terapii. A społecznego 17-latka nie zgodził się przyjąć żaden sierociniec. Nad losem chłopca pochyliła się jedynie pani Guérin, która po wyprowadzce z domu Itarda zgodziła się na adopcję swojego byłego podopiecznego. Wiktor został ochrzczony.
Otrzymał też nowe imię – Józef, czyli Józef. Była guwernantka opiekowała się chłopcem aż do swojej śmierci w roku 1827. Niedługo później Wiktor, już jako Józef Guérin, został przeniesiony do paryskiego szpitala psychiatrycznego. Tam został zamknięty na klucz i odizolowany od innych pacjentów. Zmarł rok później, prawdopodobnie na zapalenie płuc, choć okoliczności jego śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione. Jean Itard poświęcił się dalszej pracy z osobami głuchymi. Jako lekarz psychiatrii odniósł wielkie sukcesy w tej dziedzinie. Dziś uznaje się go za prekursora francuskiej psychiatrii dziecięcej. Jego badania przyczyniły się do rozwoju otologii, działu otorynolaryngologii zajmującego się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób uszu. W roku 1825 opublikował rozprawę na temat niektórych mimowolnych funkcji aparatów ruchu, chwytania i głosu. Jego praca 60 lat później przyczyniła się do zdefiniowania wrodzonych zaburzeń neurologicznych, znanych dziś jako zespół Tourette'a. Jean Itard zmarł 5 lipca 1838 roku w Paryżu, w wieku 64 lat. Pod koniec XIX wieku historia dzikiego dziecka z Aveyron stała się jedną z legend południowej Francji. Przekazywano ją ustnie z pokolenia na pokolenie wśród lokalnych społeczności. W tamtym czasie swoją popularnością dorównywała nawet bestii z Gévaudan, czyli innej znanej legendzie z Languedocji. Jednak w przeciwieństwie do niej nigdy nie wyszła poza granice Francji. W roku 1830 mieszkańcy Saint-Cernin-sur-Rance postawili w swoim miasteczku kamienny pomnik Wiktora. Stoi on tam do dziś, przypominając turystom o ostatnim potwierdzonym przypadku odnalezienia dzikiego dziecka w Europie. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.